oczywiście oczyma, widzowie z tej strony Kebus e, Witam serdecznie wszystkich. E, generalnie jeszcze na początku chciałbym podziękować za 2500 subów, bo to idzie mega szybko i generalnie jestem bardzo zadowolony, zmotywowany do pracy, e, także staram się dostarczać e, no, najlepszy content w miarę jak mogę, oczywiście, bo wiadomo, że jeszcze szkoła e, gdzieś, tam, gdzieś tam wadzi. Generalnie dzisiaj dosyć ciekawy temat. E, oczywiście, link do Discorda macie w opisie, tam możecie jakieś różne pytania podyskutować sobie z ludźmi i pozadawać. E, dzisiaj ciekawy temat, bo dzisiaj temat, e, czy generalnie to, co się obecnie dzieje na rynku, to są m, w sensie z, ze skrzynkami, bądź po prostu z przedmiotami, czy to są e, opóźnione wakacyjne piki. E, zaraz sobie o tym powiemy. E, generalnie, lecimy sobie chyba od razu z tematem. Generalnie, jeszcze tutaj chciałbym się odwołać do swoich słów. Ja rzeczywiście mówiłem, że to, że wakacyjne piki będą trochę później. No, nie spodziewałem się, że będą aż na tak późniejszą skalę. Myślałem, że to będzie przełom powiedzmy sierpnia, października max. No, ale wszystko się zapowiada na to, że to jednak będzie, że to będzie październik. Dlaczego? No, generalnie, spójrzmy sobie na przykład na skrzynię Huntsman. Ja tutaj sobie pozwolę ją wpisać. Bo skrzynia Huntsman to jest dosyć dobre zobrazowanie tego, co się dzieje. Wejdźmy sobie na wykres ogółem. No, i tak jak widzicie, przez ostatni tam miesiąc rzeczywiście ona dosyć mocno poszła w górę. Czy można to nazwać pikiem? No, w pewnym sensie tak. Generalnie, patrząc na, na, patrząc na tą skrzynkę perspektywicznie i generalnie na tle całego wykresu, no to rzeczywiście można to nazwać pikiem. Nie jest to może, wiadomo, pik to jest raczej, e... znaczy kurczę, no pik to jest po prostu pik, tak, czyli szczyt, czyli po prostu cena najwyższa. Wiadomo, że tutaj mieliśmy pik czerwcowy, no póki co mamy pik wrześniowy. E, aczkolwiek ta cena powoli wraca znowu do, do, do swojej świetności. E, skrzynia operacji breakout, w nią również sobie wejdziemy. E, ona co prawda trochę spadła, ale ona również swój pik miała gdzieś we wrześniu. Także może, to wy... także, kurczę, może bym powiedział nawet, że to wrześniowe były te piki. E, I teraz te skrzynki się gdzieś ustatkowują. E, sprawdźmy sobie jeszcze jakieś inne skrzynki, chociaż nie wiem, czy tutaj będzie tak to bardzo widoczne. No, coś tam było widoczne, także, e, kurczę, wnioskując z tych wszystkich skrzyń, wydaje mi się, że ten rzeczywiście pik był gdzieś tam we wrześniu. E, tak bym to, tak bym to nazwał. No dobra, tej skrzynki może nie będziemy ruszać, bo tutaj... E, troszeczkę inne zasady zachodzą, e, może być skrzynia operacji Wildfire, chociaż, chociaż nie wiem czy w niej w sumie też to, no dobra, też tak gdzieś mniej więcej, no to tak, ty, no to w sumie jeżeli rzeczywiście to było we wrześniu, e, bo ja wiem, że te ceny były wyższe, ale potem jakby to tak wiecie, no spojrzałem, rzeczywiście te ceny były najwyższe, coś tam posprzedawałem e, i mówię, dobra, dobra, niech, se, niech se to tam leci, tak w sumie trochę o tym zapomniałem, e, także w sumie dobrze przewidziałem, jeżeli jeżeli właśnie powiedziałem przed odcinkiem, że gdzieś tam mówiłem we wrześniu, jeszcze sobie tu na legendę zerknę, e, to, 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 w sumie, to w sumie spoko. E, no, także w sumie tak to się prezentuje, chciałem wam to powiedzieć, bo uważam to za całkiem w sumie przydatną informację e, i co, no jeżeli macie jakieś jeszcze pytania czy coś, to pytajcie, e, Discord w opisie, trzymajcie się i cześć!